nie przesadzajmy, to potraktujmy to dosłownie i przenośmy, nie wchodźmy sobie na głowę czy na drzewo. Jeśli chodzi, to dotyczy zresztą wszystkich ptaków, wszystkich zwierzaków, ale właśnie raz jeszcze, z sowami jest o tyle łatwiej, że one są mało puchliwe, one się nas mało boją. Większość sów nie bardzo się nas boi, więc ta obserwacja sów jest dość łatwa. Tym bardziej nie ma co przesadzać. To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 34, w którym usłyszycie ciąg dalszy mojej rozmowy z Jackiem Karczewskim. Jest to rozmowa poświęcona sowom. W pierwszej części rozmawialiśmy dużo o historii, wręcz mitologii, o tym, jak sowy głęboko są osadzone w naszej kulturze, poniekąd religii, folklorze. Pytałem Jacka o konkretne gatunki. Rozmawialiśmy o puszczyku jako tej sowie z sąsiedztwa, naszej najliczniejszej sowie, od której najłatwiej rozpocząć naszą przygodę z obserwacją i zbliżeniem się do słów. W tej części usłyszycie więcej o kolejnych gatunkach, a będzie też taka forma bardziej poradnikowa, jak te sowy odnaleźć, jak ich szukać, na jakie ślady zwracać uwagę, czy wreszcie jak je obserwować. W ramach rekomendacji Jacek opowiada w swoich książkach, zdradza też to, nad czym aktualnie pracuje. Ale wspomnę też o sowach Artura Tabora. W kroku w tył mam krótkie rozważania na temat fotografowania ssaków, co akurat jest rzeczą na czasie, zwłaszcza młodych. No i mam też dla Was odrobinę newsów z terenu. Zatem zapraszam do słuchania. Zaczynamy! Przy mikrofonie Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów i innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem i świadomie robić zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Z audycji dowiesz się również, jak możesz reprezentować i chronić przyrodę. Zapraszam do słuchania. Cześć. Dzisiaj wyjątkowo, no nie w piątek, a w środę, to z racji tego, że mam na ten piątek pewne sztywne plany, które uniemożliwiają mi publikację odcinka właśnie w tym dniu. Także z delikatnym przyspieszeniem udostępniam Wam drugą część rozmowy z Jackiem Karczewskim, wielkim miłośnikiem ptaków, pasjonatem, przyrodnikiem, edukatorem, pisarzem. No ale też, jak sam siebie określił, sowocholikiem. No i to właśnie o sowach rozmawiamy. Jest to ciąg dalszy, druga część rozmowy. Jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj będzie więcej takiej wiedzy poradnikowej, jak do tych sów się po prostu zbliżyć, na co zwracać uwagę, jak odczytywać ślady, kiedy i gdzie nasłuchiwać. Czy wreszcie o tym, że jak już te sowy wytropimy, to nie musimy ich obserwować dosłownie spod gniazda, że one jako ptaki no raczej niepłochliwe pozwalają nam spokojnie obserwować się z niedużego dystansu, ale takiego, który daje im pewien komfort i nie stresuje ich, nie powoduje płoszenia i ucieczki. Rozmawiamy o książkach Jacka, o Nocy Sów i o jej wysokości gęsi, ale także Jacek zdradza nam to, nad czym obecnie pracuje. Czyli jak to ładnie ujął, wysiaduje nową książkę, zapowiada jej premierę, no i też uchyla rąbkę tajemnicy, o czym ona będzie. No będzie o ptakach, rzecz jasna, natomiast no, tym razem w jakim kontekście. To za chwilkę Was zaproszę do wysłuchania tejże kontynuacji naszej rozmowy. Natomiast chciałbym zacząć od kroku w tył. Tak, to jest rzecz, na którą się ostatnio zastanowiłem, bowiem jest taki moment, w którym co roku wiosną internet jest zalany zdjęciami młodych lisów. No i ja udostępniłem taki post z pytaniem, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego tak jest, że co drugie czy co trzecie zdjęcie przyrodników w tej chwili na Facebooku to są te młode lisy. No i zostałem szybko sprowadzony na ziemię, żebym nie przesadzał z tym czepianiem się i krokiem w tył. Bo no, między innymi jeden z głosów był taki, że to normalna zmiana i rytm przyrody, pory roku, tak jak co roku fotografujemy młodą zieleń, czy kolory jesieni, czy nie wiem, leśne kwiatki, tak przychodzi też czas na młode lisy. No powiem Wam tak, no okej, dobra, pewnie, że się czepiam, no taką mam misję, na tym to polega, że staram się nakłonić Was do przemyśleń i refleksji w tych kwestiach fotoetycznych. Natomiast myślę sobie tak, nie do końca mnie przekonuje ta argumentacja, że to po prostu zmienność pory roku i że odświeżamy tematy co rok, bo
Kiedyś też w każdym sezonie katowaliśmy zdjęcia przy dziuplach, nie? To był temat bardzo nośny, fajny, młode ptaki, karmienie, przylatywanie, wylatywanie i tak dalej, i tak dalej. Chociażby dudki, niedudki, naprawdę tych zdjęć, dzięcioły, tych zdjęć przy dziuplach była masa. Jakoś umieliśmy z tym wyhamować. Takie zdjęcia dzisiaj raczej są rzadziej publikowane, no są też odrzucane w konkursach. No wiem też z pewnego zaprzyjaźnionego źródła, że również młode lisy z konkursów, chociażby ostatnio, w ostatnim sezonie, też odpadały, takie zdjęcia nie były brane pod uwagę, więc coś na rzeczy jest. Ja tutaj zastanawiam się, tak przekładając to troszeczkę do jeden do jednego. Skoro uważamy, że nie do końca w porządku jest nasza obecność przy dziuplach lęgowych, to dlaczego okej jest nasza obecność przy lisich norach? Wiem, że moi znajomi, no, którzy tu akurat uruchomili się w tych komentarzach, zrobią to w sposób odpowiedni, dyskretny, ostrożny i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że wiem, że ich warsztat, wiedza, doświadczenie takie szeroko przyrodnicze, jak i fotograficzne pozwalają na to, że tutaj jestem, powiedzmy, o to spokojny. Natomiast, no wiecie, dzisiaj jest tak, że jednak idzie przykład i nagle wśród tysięcy entuzjastów, odkrywców fotografii przyrodniczej, no budzi się taka reakcja do naśladowania. No ja też chcę mieć takie zdjęcie, więc dzisiaj nie dość, że każdy chce mieć zdjęcie wilka, że każdy chce mieć zdjęcie, nie wiem, foki, albo każdy chce mieć zdjęcie jeszcze tam czegoś, bielika lądującego, pięknie rozkładającego skrzydła i ogon. Tak, chyba każdy chce mieć zdjęcie młodych lisów, bo temat jest wdzięczny, nośny, fajne, młode zwierzątka, ładne, zdrowe, piękne, kolorowe, rude, patrzące się w obiektyw. Okej. Okay. I teraz pewnie wśród tych tysięcy czy dziesiątek, setek naśladowców, oczywiście będą tacy, którzy spaprzą historię, przyjdą, pójdą za blisko, gdzieś tam się znajdą w nieodpowiednim miejscu, albo też swoim mało dyskretnym zachowaniem zwrócą uwagę na te lisy, na lisie nory, ludzi nie do końca życzliwych lisom. No nie żarujmy się, ale też polska wieś no, nie do końca akceptuje. I nie mówię to urażając generalnie wieś, tylko po prostu znajdują się ludzie, którzy uważają w ich opinii bardzo zasadnie lisa za typowego szkodnika, no, że lisów jest za dużo, bo boją szczepionki, bo lisy nie są tępione, za mało ich jest też odstrzeliwanych. W związku z tym kasuje się nory, nie? W taki dosyć bestialski sposób te nory się często gęsto z młodymi w środku zarzucają, rzuca jakimiś kamieniami, słupkami betonowymi i tak dalej, i tak dalej. No nie chciałbym, żeby były takie sytuacje i to mnie trochę martwi, że właśnie w tym pędzie gdzieś do zdjęcia młodych lisów nieostrożny fotograf może sprowokować taką sytuację, gdzieś tam niedyskrecją swoją zwróci uwagę kogoś nieżyczliwego lisom na ich obecność, na obecność nory, co się może przełożyć też na jakieś tam niefajne, przykre dla tych lisów konsekwencje. Chciałbym was o to zapytać, co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy ja tutaj naprawdę się zafiksowałem i z tym przesadzam, czy jednak takie porównanie trochę, że jednak odchodzimy od dziupli, więc odejdźmy też od nor. Odejdźmy też od nor, róbmy te zdjęcia w jakichś innych okolicznościach, niekoniecznie się pchajmy tam, gdzie te młode kręcą się w pobliżu swoich nor. Wydaje mi się, że tutaj starczy nas na to, żeby jednak być bardziej powściągliwym i być bardziej ostrożnym. Dajcie mi znać, co myślicie, jaka jest wasza opinia, czy ja faktycznie tutaj trochę przeginam, przesadzam, bo niektórzy też twierdzą, że no, to za chwilę w ogóle tam nie wychodźmy z domów z aparatem, bo nigdzie nic nie można. Spokojnie, no nie dramatyzujmy, nie upraszczajmy tego aż w ten sposób. Naprawdę tematów wiosną są tysiące i to nie musi być tak, że musimy być tak bardzo blisko. W ogóle idąc dalej, pomyślałem sobie ostatnio, że mam też problem z takimi zdjęciami, gdzie te zwierzaki są wpatrzone bezpośrednio w obiektyw. To są naprawdę, sam takich zdjęć robiłem setki, ale to jest po prostu sarna patrząca prosto w obiektyw, lis patrzący prosto w obiektyw. No odczytuję to tak, że to zwierzę wie o obecności fotografa, a może nawet jest tą obecnością zaniepokojone i bardzo często mam w domyśle, że ono za chwilę już zwiało, nie? Bo wiem, że te reakcje tak często występują, że to może być kłapnięcie migawki aparatu, po czym ten zwierzak po prostu ucieka zaniepokojony i pewnie często tak faktycznie jest. Uważam, że fajnie jest i dużą sztuką jest zrobić takie zdjęcie, żeby jednak sfotografować to zwierzę w sytuacji, w której no, nie przyciągamy jego uwagi. Nie niepokoimy go i ono się nie musi na nas patrzeć. Może sobie, nie wiem, żerować, skubać, iść, cokolwiek naprawdę robić, byleby się nie gapić na nas i w obiektyw, bo to tak jak któryś z moich rozmówców powiedział, że niepokoją go zdjęcia tych gęsi, na których te gęsi są sztywno wyprostowane w takiej zamrożonej pozycji, mają wyprostowane szyje, bo bardzo często jest to objaw takiego właśnie niepokoju, wzmożonej uwagi, który bardzo często kończy się tym, że te gęsi po prostu odlatują w wyniku zaniepokojenia czy wręcz spłoszenia.
No dobra, to tyle mojego marudzenia. I raz jeszcze proszę, odezwijcie się w tej sprawie, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czyli fotografowanie przy norach zwierząt, młode zwierzaki i te właśnie dziesiątki, setki, tysiące kadrów w internecie, gdzie te zwierzęta faktycznie są wpatrzone prosto w obiektyw aparatu. Czy też Wam się zdarza czuć w związku z tym jakiś dyskomfort, być może jakiś lekki niepokój, że tak to właśnie wygląda? Fajną sztuką jest nie spłoszyć, naprawdę, i to też jest wyzwanie, bo to wymaga w nas rozwinięcia jakiejś takiej sztuki tropienia, podchodzenia, ale właśnie z utrzymaniem dystansu, nie? Z nieprzekroczeniem granicy właśnie tej ucieczki i niepokoju. Aktualności z terenu? Króciutko, powiem tylko, że ostatnio faktycznie parę razy udałem się na jakieś długie wędrówki, długie spacery, stawiając też na porę wieczorową, bo bardzo fajnie gra ta wiosna wieczorami, choć ona w niektórych miejscach jest deszczowa, w niektórych jest chłodna, to jednak po pierwsze pojawiła się taka dynamika w pogodzie, już pierwsze burze mamy za sobą, jakieś dynamiczne chmury, niebo, kolory, tęcze, chmury burzowe, to wszystko jest super i wnosi nam kolejne motywy do fotografowania. No mamy eksplozję zieleni, rośliny szaleją, jest mokro i w miarę ciepło, więc wystarczająco może ciepło dla nich, aby ta wegetacja się rozkręcała w niesamowitym tempie. W wielu miejscach cały czas mamy wodę, na łąkach, w lasach, także te konfiguracje tych różnych możliwości są naprawdę całkiem fajne. Przylatują nowe gatunki ptaków, odzywają się derkacze, przyleciały dziwonie. Jest naprawdę co robić, jest gdzie chodzić, na czym oko zawiesić, ucho zawiesić. Także realizujcie się, śmigajcie w teren i naprawdę cieszcie się tą chwilą, bo za chwilę już capnie nas lato i wiele z tych tematów po prostu wyhamuje. Ale zachęcam też, naprawdę ostatnio urzekło mnie to dynamiczne niebo, zresztą publikowałem takie fotografie. Tutaj też postaram się coś zalinkować, bo taki dynamiczny wieczór z kolorowym niebem i gdzieś burzą za plecami daje bardzo fajne możliwości też sprawdzenia się właśnie w takiej fotografii nieba dynamicznego. Także w terenie dużo się dzieje. Zapraszam teraz do wysłuchania drugiej części rozmowy z Jackiem Karczewskim. Jacek Karczewski, autor niedawno wydanej Jej Wysokości Gęsi, opowieści o ptakach oraz jeszcze niedawniej wydanej Nocy Sów, opowieści z lasu. To są oczywiście książki. Od blisko 20 lat pracuję w ochronie przyrody. Związany jestem ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie. Obecnie jestem na ptak. Cóż, nie ma nic ważniejszego niż przyroda, dla mnie przynajmniej. A wracając do świata słów, no to pewnie co, uszatka, nie? Jeżeli mówimy o tej naszej przygodzie i o drugim kroku, czy poszedłbyś tu w innym kierunku? Uszatka to jest druga najliczniejsza u nas sowa. Uszatkę czasami o wiele łatwiej wytropić, dlatego że ktoś już zrobił to za nas. Uszatka jest biedną sową, która w przeciwieństwie do mniej więcej wszystkich innych naszych sów, może poza puchaczem, nawet nie może, ale na pewno. Uszatka praktycznie nigdy nie ukrywa się w dziuplach, jakichś grotach czy w budynkach. To jest sowa, która dzień spędza w jakimś tam gąszczu gałęzi iglastych, czy nawet nie iglastych i to bezlistnych, ale to powoduje, że czasami ją tam wytropią mniejsze ptaki. Inne ptaki. I dzieje się wtedy ogromna, ogromna awantura. Więc jeżeli nagle gdzieś tam na jakimś spacerze w lesie, w parku czy w innych okolicznościach nagle zobaczymy kilkanaście mniejszych ptaków ujadających i w jakiejś takiej gorączce, to jak nic, jest to z powodu sowy, która gdzieś tam przysiadła. Ja muszę przyznać, że kilka razy w ten sposób trafiłem na uszatkę. Mało tego, wiele lat temu moją pierwszą uszatkę, jaką w ogóle widziałem, i to chyba była moja nawet pierwsza sowa, może nie, pierwsze jednak widziałem puszczyki na pewno, ale pierwszą uszatkę, jaką widziałem wiele, wiele lat temu, to była taka uszatka, którą namierzyłem w takich okolicznościach, i ta taka wściekła gromadka tych ratlerków w końcu ją wypłoszyła z jednego miejsca i w środku dnia, w
pięknej widoczności przeniosła się na inne drzewa, kilka, może 100 metrów dalej. Oczywiście ptaszki poleciały za nią i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, uszatka pewnie byłaby drugą taką sową, stosunkowo częstszą i ona też no, nierzadko gniazduje w naszym sąsiedztwie. Natomiast uszatkę chyba jednak najlepiej byłoby oglądać zimą, bo to nie będzie wspomniana kikinda, gdzie będzie kilkaset uszatek na jednym placu, a kilkadziesiąt tysięcy w niewielkim regionie. Natomiast u nas kilkanaście sów to nie problem. Tak, u nas też są sejmiki uszatek, w szczególności w zachodniej, południowo-zachodniej części kraju, czy centralnej, tam gdzie zimy są dużo, dużo łagodniejsze, albo przeważnie nie ma ich już wcale. Więc takie sejmiki uszatek po kilkanaście, drobnych kilkadziesiąt, w sensie dwadzieścia kilka ptaków, takie miejsca się trafiają. I to jest bardzo, znaczy to nam zapewnia bardzo, bardzo prostą obserwację uszatek, ale też, no właśnie, nie wchodźmy im na głowę, nie wchodźmy na drzewo zdecydowanie. Tutaj też nawiążę, bo od kilku sezonów mamy taką sytuację w Głownie, niedaleko Łodzi, na północ od Łodzi. Jest na terenie pewnej szkoły miejsce, które właśnie upodobały sobie uszatki. I co ciekawe, jest tam w już pewnym oddaleniu, ale jeszcze na terenie szkoły, z pamięci opowiadam, wydaje mi się, że jakoś specjalnie tego nie przekłamię. Jest grupa drzew iglastych, to są sosny bodajże, ale przy samej szkole stoi wielka, rozłożysta wierzba. I to właśnie na tej wierzbie zimują sowy. I potrafi tam ich być po kilkanaście. Jest to miejsce, nie jest jakoś utajniane, no, tak. Piszą o tym gazety i były o tym jakieś tam już reportaże w telewizji. Jak jeszcze szkoła funkcjonowała w miarę normalnie, to dzieci też miały niesamowitą frajdę, bo wiesz, utożsamiały się, wiesz, to były ich sowy, one je miały u siebie za oknem, no to niesamowita sprawa. I to pokazuje, że faktycznie czasami takie miejsca, no właśnie, są ujawniane, są nagłaśniane i jeżeli trzymamy się pewnych prostych zasad, takiej elementarnej nawet kultury, powiedziałbym, już nie musimy tam mocno gdzieś dotykać tematów etycznych, to myślę, że gospodarz w takim miejscu też nie robi żadnego problemu. Można sobie z dystansu po prostu na takie ptaki w tym miejscu popatrzeć. Rozumiem, że tym tropem moglibyśmy pójść i pewnie krótko jeszcze nawiążesz do innych gatunków, ale na chwilę się zatrzymam, bo czy mamy tutaj pewne reguły, które pomogą nam, czy ułatwią nam to wejście w świat sów? No zwykle jest tak, jak mówimy o pewnych gatunkach, no w ogóle zwierząt, ale powiedzmy, że ptaków, że wiedza jest naszym sprzymierzeńcem. No jeżeli zadamy sobie trud i poczytamy o tym, chociażby w jakim środowisku taki ptak, nie wiem, zimuje, czy w jakim środowisku przystępuje do lęgów, aczkolwiek z tym musimy być ostrożni, bo czas lęgów, jak wiemy, większy dystans i ostrożność. Tak. Ale generalnie w jakim środowisku takiego ptaka można zobaczyć, to jest raz. Jaka pora, no nie wiem, najpierw roku, potem może jaka jest jego aktywność dobowa. No to są takie rzeczy, które, mało tego, nie wiem, nawet gatunki, bo wiemy, że jednych będziemy szukać w lesie liściastym, innych w lesie iglastym. Generalnie, nie wiem, rycyka nikt nie będzie szukał w lesie, no wiesz, tak. O czym mówię, tak? I tutaj ta wiedza będzie naszym sprzymierzeńcem. Czy mamy taki elementarz, jeżeli chodzi o sowy? Ja myślę, że moglibyśmy się pokusić o to, żeby taki elementarz szybko sobie tutaj zlistować, przynajmniej kilka najważniejszych punktów. Ja bym zaczął od tego, Michale, od czego ty chyba zacząłeś, czyli... No nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe. Znaczy wyobraźmy sobie, no my też nie bylibyśmy zadowoleni, gdyby ktoś brutalnie wlazł w naszą przestrzeń, nie wiem, zaglądał nam do uszu i oczu i robił jakieś zdjęcia z zbyt dużego zbliżenia. Trochę żartuję, ale trochę też jestem całkiem na serio. Z sowami trochę jest jak z nami, dlatego, że no właśnie, być może nie tylko z twarzy jesteśmy podobni. To, co chcę powiedzieć, to, że sowy z natury są mało płochliwe. Dają się łatwo obserwować.
No nie przesadzajmy. Możemy swobodnie obserwować sowę i to nie zrobi na niej żadnego większego wrażenia z odległości, nie wiem, 30 czy tam 50 metrów, czy nawet 20 metrów. Mamy zwykle lornetkę, nawet jeśli jej nie mamy, to te 20 metrów wciąż wystarczy nam, żeby tej sowie dobrze się przyjrzeć. I jeśli my to uszanujemy, no to ona pozwoli nam się obserwować cały dzień. Czyli nie przesadzajmy, to potraktujmy to dosłownie i przenośmy, nie wchodźmy sowie na głowę czy na drzewo. Jeśli chodzi, to dotyczy zresztą wszystkich ptaków, wszystkich zwierzaków, ale właśnie raz jeszcze, z sowami jest o tyle łatwiej, że one są mało puchliwe, one się nas mało boją. Większość sów nie bardzo się nas boi, więc ta obserwacja sów jest dość łatwa, tym bardziej nie ma co przesadzać. Kolejną rzeczą, która dotyczy sów, to jest to, że w większości są to ptaki mroku, ale one się uaktywniają nie wtedy, kiedy już jest kompletnie ciemno, ale ruszają w teren o zmroku po zachodzie słońca. To jest ten moment, kiedy pewnie najłatwiej będzie nam sowy oglądać. I uwaga, księżycowe noce są fantastyczne, żeby przyglądać się sowom, bo po pierwsze jest jasno, więc łatwiej będzie nam je zobaczyć, a po drugie one są też wtedy bardziej aktywne, a to dlatego, że w księżycowe noce z jakiegoś powodu gryzonie są też bardziej aktywne i sowy wtedy mają swoje używanie. Więc jasne, księżycowe noce, jeżeli ktoś chce wyjść na sowy w nocy, to to jest najlepszy czas. Późna jesień jest dobrym czasem, żeby ruszyć na sowy i bardzo wczesna wiosna. Właściwie od późnej jesieni, wczesnej zimy, późnej jesieni, od października, listopada do lutego, marca, to jest najlepszy czas na sowy, dlatego że wiele sów, szczególnie tych stacjonarnych, takie jak puszczyki między innymi, one już późną jesienią, wczesną zimą, późną jesienią oznaczają swoje terytoria i wtedy stają się bardzo wokalne. Gadają. Dużo gadają, dużo pokrzykują, łączą się w pary albo odnawiają śluby starych par, więc wtedy już w ich hormonach jest taki nastrój mocno majowy, one są bardzo głośne, wtedy też najłatwiej będzie je obserwować. Z kolei teraz, ta pora roku, czyli wiosna, to jest czas ciszy u sów. Znowu je usłyszymy pewnie pod koniec kwietnia, pod koniec maja, wszystko zależy od tego, jak szybko, w jakim wieku są młode w gniazdach. Tutaj ja przede wszystkim jakoś tak instynktownie mówię o tych puszczykach, bo o puszczyki jest nam najłatwiej, bo to jest właśnie, jak to powiedziałem, ta nasza sowa z sąsiedztwa. Płomykówki, w szczególności uszatki, lęgną się trochę później. Ale to, na co zwracam uwagę, to to, że ta wiosna to jest taki właśnie czas, już taka wiosna no, mocno odczuwalna, to jest taki czas pewnego wyciszenia. Młode sowy siedzą w gniazdach, w dziuplach. No jeszcze ich nie słychać albo mniej się odzywają. Natomiast wkrótce zaczną z tych dziupli wychodzić, z tych gniazd wychodzić. I wołać, jeść. I wołać, jeść, jeść i jeść. I znowu stanie się bardzo głośno i wówczas rodzeństwo może gdzieś tam no, rozprasza się w promieniu iluś 10 metrów i z kilku punktów jednocześnie może dochodzić takie żebrzące, niezbyt przyjemne dla naszego ucha nawoływania. Sowy mają bardzo bogaty repertuar głosowy, bez względu zresztą na gatunek i to nie zawsze są eleganckie pohukiwania. Czasami jest to piekielne darcie po prostu. O, wiesz, no myślę, że każdy, kto nie zna głosu płomykówki, usłyszy pierwszy raz, to faktycznie no, te wszystkie skojarzenia, wiesz, z upiorami, strzygami są tutaj jak najbardziej zasadne wtedy. Jeżeli mówimy o wokalu, to absolutnie tak. I to naprawdę robi wrażenie, bo jeżeli ktoś, może też być taki wariant, że słyszy płomykówkę nie wiedząc, co słyszy, no to powiem ci, że tam wyobraźnia może naprawdę zaszaleć i można sobie wyobrażać różne
różnice rzeczy. Może ja tylko jeszcze powiem, Michale, może, absolutnie może. To trudno się dziwić ludziom, którzy no, porzucili te nasze starosłowiańskie wierzenia, przyjęli nowe i potem były te cmentarze. I no właśnie, myśmy żyli przez wiele wieków w takich czasach, jakby to powiedzieć, no śmierć była wszędzie, bo myśmy ciągle ze sobą wojowali. Przecież Europa przez wiele set lat to było jedno, niemalże przez 2000 lat to było jedno wielkie pobojowisko. To był jeden wielki front z jednej strony, z drugiej strony ciągle jakieś zarazy. No i te sowy przeważnie gdzieś tam po tych frontach, na tych pobojowiskach też widywaliśmy, ale uwaga, sowy wcale nie przylatywały po to, żeby wyjadać serca czy oczy naszym poległym bohaterom. Sowy przylatywały tam tylko dlatego, że no, ilość trupów była prawdziwą bonanzą dla myszy i szczurów, które są nie tylko wegetarianami, no tak to, tak to ujmę delikatnie. Więc sowy rzeczywiście podążały właśnie za linią frontu, ale nie raz jeszcze nie dlatego, że zjadały nasze ciała. No i sowy też często osiedlały się na cmentarzach, ale raz jeszcze nie dlatego, że polowały na nasze dusze albo dokopywały się do naszych zwłok, tylko znowuż to samo, gryzonie. A na cmentarzu jest gdzie usiąść, właśnie jest cichutko, więc można polować. No i wreszcie te różne takie właśnie zarazy, które przetaczały się przez Europę. I one przeważnie największe żniwo zbierały gdzieś tam na jakimś przednówku czy późną jesienią, czyli wtedy, kiedy myśmy byli najgorzej dożywieni, nie mieliśmy światła, światło, no nie było elektryczności, a światło dnia bardzo, bardzo krótkie i tak dalej, i tak dalej. I w tym obrazie my gdzieś tam w małych, ciasnych domach z maleńkimi oknami, Ten szalejący listopad, czy tak jak powiedziałem, przednówek. Ludzie umierają, padają jak przysłowiowe muchy, a nad tym wszystkim unoszą się pokrzykujące sowy. Bo to dla nich czas godowy, więc rzeczywiście łatwo było pokojarzyć sowy z różnymi rzeczami czy wydarzeniami, których myśmy się bardzo, bardzo bali. Wracając do tych obserwacji, sowy zostawiają też ślady swojej obecności, prawda? I to jest kolejny trop, za którym możemy podążać. To wspomniałeś tutaj o cmentarzu, już w takim i w innym kontekście. Niedawno miałem taką okazję obserwować właśnie zimujące uszatki, kilka na drzewie i no, świadomi ich obecności właściciele kilku grobów, które się znajdowały pod tymi drzewami, po prostu na zimę przykrywali je jakimś kawałkiem brezentu, bo nie walczyli z tym, co tam się dzieje, a te sowy po prostu brudziły. No tak. I to było widać z daleka. Takie miejsca czasami, jeszcze kiedyś trafiłem na takie grudki działkowe, gdzie też ktoś mi podpowiedział, żeby się tam udać i sprawdzić, jak się mają uszatki, czy są, czy zimują. I był taki moment, że pojawili się tam gospodarze właśnie jednej z takich działek. To typowa działka pracownicza, wiesz, malutka chatka i kawałek ogródka gdzieś na peryferiach Łodzi. Tam faktycznie na iglastych drzewach zimowały sobie uszatki. I my się zastanawialiśmy, bo wiesz co, naprawdę było tam brudno. Odchody ptaków no, bardzo tam rozjaśniły, że tak powiem, okolice na tej działce. A do tego była naprawdę niewyobrażalna ilość wypluwek. Tak. I to też był taki poligon. Nadgryzionych gryzoni. Tak, no nie wyglądało to, wiesz, z punktu widzenia działkowicza, który jednak ma tą działkę jakoś ogarniętą, a tutaj nagle dzieją się takie rzeczy. Ale akurat ci ludzie, do których my trafiliśmy, mieli niesamowicie pozytywne podejście. Okej. Okay. Zima należy do sów, a my tutaj wracamy wiosną i wtedy działka jest nasza. I my wtedy sobie porządkujemy, robimy sobie swoje. To było niesamowite, naprawdę. I tak ja właśnie to, chciałem i tak powiedzieć, to że to jest bardzo fajne podejście i to jest też bardzo mądre podejście. I w sensie takim praktycznym, dlatego że te sowy zimują tam, sejmikują, odpoczywają w
ciągu dnia, zimowego dnia, no stosunkowo niedługo, to jest jakieś tam 2 miesiące. Wszystko zależy od tego, jaka jest zima. To są 2 miesiące, góra 3 miesiące, a czasami nawet niespełna dwa miesiące. To po pierwsze. Po drugie, no to, na co zwrócili uwagę właśnie właściciele działki, to jest zima. Oni tak w tym czasie z niej za bardzo nie korzystają. I po tych dwóch, tam trzech miesiącach, te odchody i te wszystkie wypluwki, to naprawdę jest bardzo użyźniające i absolutnie sobie tutaj nie żartuję. Natomiast to, co właśnie nie rozłoży się, nie wsiąknie w glebę, to można po prostu szybko, łatwo zgrabić te szkieleciki. Tak, wygrabić, spłukać i jest po sprawie. Dokładnie. Ale wracając do tych śladów, no właśnie, to jest coś, co no ktoś, kto już z tymi sowami gdzieś tam ten pierwszy krok wykona, albo przynajmniej nawet raz będzie mu dane zobaczyć je w takim konkretnym środowisku, w którym one będą, że tak powiem, zastane, to potem wyczula się na pewne sygnały i skanuje okolice pod kątem sów. No, tak, myślę, że wszyscy sowiarze i ci miłośnicy sów mają to, że w konkretnym takim krajobrazie wiejskim skanujemy dachy za pójczką. Tak. Dachy, płoty, jakieś dziury w murach, oborach, budynkach gospodarczych. No po prostu nie sposób, wiesz, czasami się zastanawiam, jak się to przekłada i czy ktoś kiedyś zrobił takie badania, jakimi kierowcami są obserwatorzy ptaków. Wiesz, to mówię o tym rozproszeniu uwagi, to jest niebezpieczne. Wiesz, tak, bo to się dzieje też na autostradach, wiesz, to naprawdę jest groza czasami i to aż wstyd i strach się przyznać, ale nad tym trzeba mocno panować i naprawdę czasami trzeba z tym walczyć. Ale skanujemy i wiemy, że wiesz, no ja na przykład będąc na cmentarzu, jestem wyczulony na to. Jeżeli widzę, że stoją tam w kupie 3 drzewa, no to podejdę i zobaczę, co tam pod tymi drzewami, nie, jak to się ma. Jeżeli trafiam na takie miejsce, jak mówiłem, na tych ogródkach działkowych, no gdzie widzę, że jest biało, że leży jedna, druga, trzecia wypluwka, no to przecież to jest trop, no nie ma zmyły, tam się musi dziać. Wiele ptaków zrzuca wypluwki, natomiast no one u sów są dość charakterystyczne. Wiele sów, no wspomniane przez ciebie, uszatki czy płomykówki są jeszcze bardziej z tego znane, że właśnie zawsze w tym samym miejscu. Puszczyki, z puszczykami jest trochę trudniej, dlatego że puszczyki zrzucają swoje wypluwki, chociażby przelatując z miejsca z punktu A do punktu B. I to może być zupełnie inne, to mogą być zupełnie inne punkty niż pod czatowniami też, tak, prawda, jest. Są takie miejsca, ja wiem, bo tak, na swojej tak, działce tak. Znajduję w coraz to innych, wiesz, czasami tak pod kominem, czasami gdzieś tam pod jakąś gałęzią charakterystyczną. Właśnie, sowy zrzucają wypluwki, czyli to te niestrawione resztki jedzenia, te, które wychodzą dziobem, a nie drugim końcem. No i właśnie, tam jest zawsze sporo sierści, czasami kompletne szkielety jakichś drobnych gryzoni. No wszystko zależy oczywiście od tego, co sobie jedzą. Ale ważne jest to, że te wypluwki są i to jest no, najlepszy dowód na to, że w tym miejscu siedzi sowa lub siadają sowy. Im więcej wypluwek, tym więcej sów. Więc tak jak powiedziałeś, to jest taki... Zresztą stare drzewa w miejscu typu cmentarz czy jakieś właśnie zadrzewienie śródpolne, czy jakaś stara aleja, czy właśnie stare drzewa w parkach. Warto przyglądać się temu również, co się dzieje pod drzewami, między innymi w poszukiwaniu właśnie wypluwek. Więc wypluwki, głos, to są takie rzeczy, które dziwne głosy dochodzące nas z ciemności, to są często pierwsze takie sygnały, że mamy do czynienia z sobą po sąsiedzku. Wspomniane płomykówki. No to tutaj jeszcze dorzucilibyśmy, no już będę się trzymał tego skanowania, wieże kościelne, nie? To jest takie miejsce, które też bardzo często przyciąga te ptaki. Tak, zdecydowanie tak. Tylko kiedy mówisz o płomykówce, tak samo kiedy mówisz o pójdźce, to tutaj już to uruchamiasz we mnie takie smutki trochę, dlatego że
Tak się składa, że i Pójdźka, i Pomykówka to kiedyś były bardzo popularne soby w Polsce. Pójdźka w ogóle była najczęstszą z naszych sów, która miejscami osiągała zagęszczenie 4 par na hektar. Naprawdę wyjątkowo dużo jak na sowy. Możemy tylko westchnąć. No możemy tylko westchnąć. Dzisiaj znalezienie jednej pary na 40 tysięcy hektarów to byłoby dużym wydarzeniem, dlatego że cała populacja pójdźki w Polsce to jest poniżej 1000 par, podobnie z płomykówką. Także z jednej strony rzeczywiście tak jak mówisz, no wjeżdżasz do wsi i warto popatrzeć na jakieś rozpadliny w murach czy dachy, szczególnie jeśli do wsi wjeżdżamy po południu, ale no takich wsi, gdzie wsi z płomykówką czy wsi z pójdźką, no już jest niestety bardzo, bardzo mało, więc to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony tak, a z drugiej strony to już są tak rzadkie ptaki, bo tak jak powiedziałem, to jest około 1000 par na przecież niemały kraj. To nie jest tak, drodzy słuchacze, że wjeżdżając do każdej wsi, no możecie się rozglądać za rezydującą tam parą czy rodziną płomykówek lub pójdziek. To jest jednak wielka rzadkość. My jako mówię teraz o mnie i o mojej żonie, jako ludzie aktywni przyrodniczo, bo my naprawdę staramy się w miarę możliwości, no czasami nawet w każdy weekend wygospodarować czas na jakąś taką przyrodniczą wycieczkę, krótką, lokalną czy dłuższą, wszystko jedno. To też, żeby tak oddać skalę słuchaczom, że powiedzmy, o ile zimujące uszatki widujemy w każdym zimowym sezonie, no, mamy kilka takich miejsc, gdzie one powracają, więc też nie, no tak. nie jest to kwestia problematyczna. Puszczyka mamy swojego, zaprzyjaźnionego po sąsiedzku. Oczywiście z dystansem to też mówię, zaprzyjaźnionego w takim sensie, że na przykład obserwujemy się wspólnie. On wystaje z budy, którą powiesiliśmy kilka lat temu, wychyla głowę i wodzi za nas czarnymi oczami. Tak, widujemy się, okej, to jest to. Zostawia też ślady na naszej działce. Zresztą tutaj też powoduje ból serca, bo my z jednej strony kibicujemy na przykład nornicom, które do nas przychodzą do sadzawki się napić, gdzieś tam buszują, biegają. Ja mam, wiesz, że z drugiej strony mamy killera, no tak. Parę killerów, tak? I no wiesz, to jest natura, to jest życie. To jednak obserwacje chociażby pójdźki, no to nam się zdarzają dosłownie razy, dwa razy może w ciągu roku. Natomiast płomykówka, no to powiem ci, że to jest raz na kilka lat. U nas tak to wygląda. No dokładnie. I tak jeszcze macie dobrze, Michał, dlatego że właśnie, że w centralnej Polsce to jeszcze ta pójdźka, szczególnie w południowo-wschodniej Polsce. Pójdźka jest, tak. Ta pójdźka jeszcze czasami się trafia. Ja mieszkam na co dzień w Polsce północnej. Tutaj o pójdźkach już dawno zapomnieliśmy. Ja najbardziej na pójdźki, ale za to tak po pachy. To napatrzyłem się właśnie w Serbii. Zresztą też zawsze miałem jakąś taką słabość do pójdziek. Naprawdę niesamowicie charakterne stworzonka. I trochę bliżej też widziałem, wiesz co, w Bułgarii, w wioskach Bułgarii mogliśmy się napatrzeć na nie, tak, i w Rumunii tak. Też było podobnie. Tam naprawdę tak, były takie wsie, gdzie na co którymś dachu, to dosłownie tak. Tak, tam są rzeczywiście takie wsie i to jest ogromna frajda, no bo to jest taki ptak, na widok którego nie sposób się nie uśmiechnąć. On, broń Boże, nie wygląda, jakby się uśmiechał, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, może tym bardziej właśnie ten uśmiech wywołuje. Z płomykówką też jest problem. Ja przez wiele lat często bywałem w Goniądzu nad Biebrzą. No i tam wyprawiałem się, a to na płomykówki, a to na puszczyki, chociaż tak jak powiedziałem, ja mam puszczyki tutaj dosłownie za oknem, z miejsca, w którym w tej chwili siedzę w Sopocie. Płomykówki są rzeczywiście też sporą rzadkością. Ja z kolei, no idealna, ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, naprawdę nie chcę, ale idealna na płomykówki jest wschodnia Anglia, Norfolk.
który między innymi słynie z płomykówek, słynie w ogóle z różnych ptaków, ale płomykówka jest jedną z takich wizytówek norfolskiej wsi. I szczególnie jesienią i zimą łatwo je tam obserwować, bo one z jakiegoś powodu, myślę, że między innymi dlatego, że czują się tam bardzo bezpiecznie. Normalnie, regularnie polują w środku dnia, w samo południe, w pełnym słońcu, tak samo chętnie jak pod wieczór. I jest ich tam stosunkowo dużo, bardzo łatwo dają się obserwować. Ogromna, ogromna frajda. To tutaj mogę dodać, że bardzo dużo zdjęć, które czasami widujemy, płomykówek albo materiały, które są kręcone na potrzeby filmów dokumentalnych o tych sowach, bardzo często są właśnie tam rejestrowane i te sowy są tam fotografowane, bo bardzo często są to ujęcia, gdzie widzimy je po prostu w słońcu już. Tak. Nawet nie są tylko te złote godziny, bardzo często nie, tak. Absolutnie. Tak, ale to widzimy po prostu w ciągu dnia, jasne. Tylko jeszcze dodam, Michał, jest to fajne. Jest to fajne dlatego, że jeżeli ktoś rzeczywiście interesuje się sowami, ptakami, to siedząc tam kilka godzin, kilka godzin codziennie, lapiąc się na takie polujące sowy, to też jest to doskonałe też studium no, zachowania tych ptaków. Można sobie policzyć częstotliwość, z jaką te polowania kończą się sukcesem. No, to po prostu widać każdy szczegół, bo one, no, wszyscy wiemy, jak to jest, jeśli chodzi o obserwowanie ptaków. Na ptaki się albo chodzi, albo się na nie czeka. Więc kiedy trafimy na taką łąkę z płomykówką, kiedy sobie gdzieś tam usiądziemy w wygodnym miejscu, no to nie pozostaje nam nic innego, jak się jej przyglądać. Ona wie doskonale oczywiście, że my tam jesteśmy. Ona wie, w jakim celu tam jesteśmy, a w każdym razie wie, że nie chcemy jej zrobić krzywdy. I ona po chwili, i nie żartuję, ona po chwili będzie przelatywać nam przed nosem niemalże dosłownie. Jeszcze gdybyśmy wyciągnęli rękę, to jeszcze jedna ręka i moglibyśmy ją posmyrać. Tak można oglądać pomykówki. My tutaj rozmawiamy o tych gatunkach, które, no jak powiedzieliśmy, są może po prostu łatwiejsze w obserwacji, łatwiejsze może na początek takiej drogi, swojej takiej przygody z sowami. No ale nie wyczerpujemy listy gatunków sów, które mamy w Polsce i tak. Powiedziałbym, że te pozostałe, no mimo wszystko określiłbym chyba jako gatunki trudniejsze w obserwacjach. Z różnych względów, nie tylko dlatego, że trudniej jest je znaleźć, namierzyć czy usłyszeć, ale są to gatunki, no, które są mocno chronione, które są zlokalizowane bardzo często w takich miejscach, w których no nie możemy się znaleźć tak. Trzeba mieć pozwolenia, są to różnego rodzaju rezerwaty i chciałbym, żebyś króciutko tylko powiedział o tym, że właśnie no na przecież nie na puszczyku, uszatce czy płomykówce się te sowy w naszym kraju kończą. To prawda. Takim ptakiem, na którym też bardzo mi zależało, był puszczyk mszarny. Zawsze mnie fascynował. Zresztą jest to dość fascynujące stworzenie. Wielka tak twarz. Zwana wielka twarz. Ja nawet nie wybierałem się do Sobiboru, czy tam w inne miejsca. Zresztą tych puszczyków w Polsce jest kilka par w najlepszym razie każdego sezonu. Zdaje się, że rekord do tej pory to chyba był 8, a może 11, nie pamiętam. Musiałbym spojrzeć. Tak, chyba było jakieś 11 tak nawet. Jest, tak nawet, jest, chyba 11. Znaczy ten nowożytny rekord, jak to było dawno temu. To, mówiąc o dawno temu, mam na myśli czasy absolutnie historyczne, ale jednak dawniejsze. Jeszcze sprzed tego typu monitoringów, statystyk, rekordów i tak dalej. Ja oglądałem puszczyki w Estonii. No nie mogę powiedzieć, nawet teraz kiedy o tym mówię, to mówię, było tego za mało. To jest jednak taki ptak, którego chce się oglądać i oglądać i oglądać. No. Więc mam jakieś takie poczucie niedosytu, ale ja też chyba... Ja nie mam w sobie, ja się strasznie cieszę, kiedy każdy z nas się strasznie cieszy, kiedy zobaczy jakiegoś białego kruka albo ptaka, o którym marzył. No jak sobie przypomnę właśnie pierwsze spotkanie czy z sobą błotną, czy z owym puszczykiem, czy ze wspomnianymi nurami, czy jakimiś tam perkozami rogatymi, czy jakimiś tam berniklami. No ja miałem parę takich gatunków, które były dla mnie takimi właśnie gralami. No to jest oczywiście ogromne przeżycie.
Ale ja nie mam w sobie jakiegoś, mimo wszystko nie mam w sobie genu Twitchera, czyli nie muszę, lubię zaliczać ptaki i owszem, ale jakoś to też nie jest dla mnie niezwykłą wartością samą w sobie. Jak chyba strasznie lubię być w przyrodzie, strasznie lubię być w terenie, strasznie lubię być otoczony ptakami, ale nie muszę widzieć ptaka. Jak mam świadomość tego, że on tam jest, bo widzę go strasznie daleko, albo go tylko słyszę, to ja też nie będę do niego się skradać za wszelką cenę. Jeśli mogę go odhaczyć, zobaczyć, super. Jeśli nie, to jest trudno. Więc trochę podobnie miałem z puszczykiem szarnym. To były takie... Ta obserwacja była trudna. Lasy estońskie są bardzo gęste, więc mam poczucie takiego niedosytu. Ostatniego roku wybraliśmy się na słynną sowę jarzębatą, która wylądowała pod Olsztynem i to była łatwa obserwacja. Mieliśmy to szczęście, że ta sowa zdaje się źle skończyła nawet. Myśmy w drodze do Gonianza się tam zatrzymali. Bardzo łatwa obserwacja, nie było tamtego dnia żadnych ludzi. Myśmy też tej sowie specjalnie nie dokoczali. Byliśmy... Wiesz co, motyw tej sowy też już się pojawiał w odcinkach, właśnie w tym moim kąciku Krok w tył. Rozważyliśmy te sytuacje, czy utajniać takie obserwacje, czy je ujawniać, właśnie jak to jest z odpowiedzialnością. Wiesz, czy ten, który znajdzie takiego ptaka, no po prostu musi wziąć za to odpowiedzialność i świadomie zdecydować, czy tak, czy nie, bo słyszeliśmy tam o pewnych incydentach, wiesz, pukania w drzewo, bo przecież potrzebne są dynamiczne ujęcia, to jest nuda, tak. Jak ona siedzi, wiesz, i tak. Się nie rusza. Także, no tak, o tym już dyskusje faktycznie były i to był taki kolejny głośny wątek, no w ogóle w kwestii etyki i fotografii jednak, bo to bardzo często jest tak, że oczywiście obserwatorzy, birdwatcherzy, twitcherzy, no ale wśród fotografów też się często te czarne owce trafiają i potem gdzieś to bije w całe środowisko, nie? To prawda. To są takie smutne historie. Ale też powiem ci, żeby znowu było optymistycznie. Jeździmy często na Mierzeję Wiślaną. Mamy tam zaprzyjaźnioną koleżankę w Krynicy, u której nocujemy. I któregoś ranka wyszedłem. No było jeszcze, nie było jeszcze widno. Było tak. Dzień się tam żegnał noc. I wyszedłem i wiesz co, na drucie zobaczyłem sylwetkę. W pierwszej chwili to taka dziwna jakaś akcja, bo z tyłu, bokiem, w tym takim półmroku, że taka trochę pustułka, ale trochę nie ten czas i w ogóle nie takie miejsce. Coś było nie halo. Tak. No to była sowa jarzębata, wiesz, to była sowa jarzębata, którą zdążyliśmy zobaczyć, bo ja z powrotem, wiesz, poleciałem, obudziłem żonę, która tam na piżamę coś założyła, wyszła ze mną, popatrzyliśmy na ptaka, ona potem odleciała trochę dalej, więcej tak, nie widzieliśmy. Na ptak popatrzył, tak, zwróciła się, popatrzyła na nas. Jakieś pamiętam chyba takie dokumentalne, mocno sobie pamiątkowe zdjęcie zdążyłem zrobić, ona odleciała. Wiesz, myślę, że była nie mniej zaskoczona niż my i tyle. I oczywiście, że został taki, wiesz, niedosyt, o którym mówisz, natomiast, wiesz, ranga i świadomość w ogóle przeżycia, które było nam dane i ta krótka, bo to były naprawdę sekundy, ale taka krótka wewnętrzna celebracja tej chwili w ogóle wynikająca z samej świadomości, co tu się właśnie wydarzyło, nie? Co my tu mieliśmy za moment w tym naszym obcowaniu z przyrodą, no to są takie chwile, które można porównać naprawdę. No ja emocjonalnie to pamiętam, że wiesz, pierwsze wilki, zresztą to jedyne moje, jakie widziałem gdzieś daleko, daleko na drugim końcu Wielkiej Łąki, na Mazurach, wiesz, najpierw były, potem się pokazały. To są takie chwile, naprawdę. To na tym poziomie emocjonalnym to śmiało mogę przyrównać. Właśnie teraz, kiedy ciebie słucham, bo myślałem sobie, że gdzieś tam wróciliśmy, znaczy zatoczyliśmy pętlę, bo od tego właściwie zaczęliśmy nasze rozważania o sowach i dlaczego te sowy nam tak robią i stanęło na tym, bo to jest ta tajemnica, bo to jest ta nieuchwytność, bo to jest to poczucie niedosytu, z którym nas zostawiałem. Ale ja też tak to widzę, to jest dokładnie to, no, to jest właśnie, mówiłem o tym, że ja też nie muszę tego ptaka, że się tak wyrażę, dotknąć, nie muszę się nim natrzeć, ale czasami to jest dokładnie tak, jak mówisz, właśnie to, że to był ten krótki moment,
ale to cię zostawia w takim poczuciu, w moim przypadku, nie wiem, wdzięczności, niemalże szczęścia. Jest to jakiś taki szczególny moment i to wcale nie chodzi o to, żeby go mieć na wyciągnięcie ręki. Ale właśnie, ta tajemnicza chwila, ta krótka chwila, właśnie może dlatego, że to było takie no, niemalże między ustami a brzegiem pucharu. I to cię, to cię zostawia z takimi fajnymi, znaczy zostają w tobie właśnie takie fajne emocje. Ja mam podobne też wspomnienia z naszą największą sową, którą słyszałem wiele, wiele razy i warto słuchać puchacza, bo to robi ogromne wrażenie. Słyszeliśmy raz w życiu i nigdy nie widzieliśmy. Jeśli chodzi o widzenie, to ja widuję go czasami, ale to zawsze jest jakbym zobaczył ducha, no bo takie wielkie, przepraszam za ten zwrot, bydle, który się nagle na skrzydłach pojawia i gdzieś tam przemyka nad tą carską w jedną albo drugą, w drugą stronę. Bo ja wszystkie puchacze, z którymi miałem do tej pory do czynienia, to była Biebrza, gdzie puchacze są, gdzie fajnie już no, w środku zimy wybrać się na puchacze, bo one bardzo szybko też zaczynają te swoje rewiry tam nagłaśniać. A dźwięk się niesie. To trzeba A dźwięk powiedzieć, się niesie i to jest taki dźwięk, który też a propos niesienia, to on trochę unosi też włosy na głowie. Super aha, 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 to prawda, tak. Ale tutaj mówimy naprawdę o tym, że to jest duży dystans. To tak jak czasami, no, nie przymierzając bąka słyszymy i wydaje się, że on może być gdzieś tutaj, a on potrafi być czasami 2 kilometry dalej, jak gdzieś tam po nocy się, czy bladym świtem się niesie. Tak naprawdę, no ja wiem, bo my w Sobiborze z kolei słyszeliśmy i wiemy od ornitologów mniej więcej, gdzie jest to stanowisko, z którego on mógł tam nadawać. Natomiast no, my byliśmy w zupełnie innym miejscu i to się po prostu niosło. To było niesamowite. Efekt wiatru, to są takie, czy to bąk, czy to puchacz. Puchacz zresztą ma trochę podobną technologię dźwięku. I to są, ja to nazywam dźwiękami wiatrowymi takimi właśnie. To są takie dźwięki, które wykorzystują wiatr, żeby niósł je na możliwie daleko, bo w jednym i w drugim przypadku to ten wiatr może zanieść taki odgłos na odległość blisko 4 kilometrów przy dobrym wietrze. To po pierwsze, a po drugie jeszcze puchacze robią taki numer, że one kręcą się pokrzykując, w sensie ustawiają się a to w jedną stronę, a to w drugą. No chyba, że akurat zależy właśnie im, bo one jednak potrafią wyczuć wiatr i pchnąć to swoje ucho właśnie, tak żeby ten wiatr niósł je możliwie najlepiej. Ale one też często się odzywają ze skrzydeł i efekt jest trochę taki jak u brzuchomówcy. Mamy wrażenie, jakby ten dźwięk dochodził no, dookoła dosłownie krążył. Niesamowite. Jak jesteśmy przy dużych sowach, to jeszcze zahaczmy krótko o Urala, mówiąc potocznie, puszczaka uralskiego. No sowę, która jednak kojarzona jest bardziej z południem kraju, nie? Jest kojarzona bardziej z południem kraju, chociaż ona tutaj po tej wschodniej ścianie wchodzi też wyżej. Tak jest. Dla mnie też Ural jest taką sową mocno bieszczadzką, gdzie właśnie o tego Urala wcale nie jest aż tak trudno. Ural to jest też sowa, którą najlepiej zacząć namierzać od głosu. Ja zresztą uwielbiam głos Urala, bo on jest taki, no on jest bardzo mroczny, bardzo głęboki. Taki jest, no też robi wrażenie. Chociaż i tak wydaje mi się, że z tych wszystkich sowich nawoływań, to jednak puchacz to jest taki, no to jest takie puchnięcie, które przyprawia o ciarki na plecach. To spuchania pewnie tak, natomiast no, będę się też upierał przy płomykówce, że to jest coś takiego, no wiesz, to jest strzyga, nie? Strzyga. Tak, płomykówka to jest strzyga. Demon. Jeszcze a propos puchacza, on ma jeszcze ten swój śmiech zresztą. Dawniej wierzono, że jak puchacz w ten sposób się odzywał, to diabeł miał się śmiać na swoim własnym weselu zresztą. I to jest taki właśnie gdacząco śmiejący się głos. Ja no, nie będę tutaj próbować go naśladować, ale
jeżeli ktoś jest zaciekawiony, to na pewno na jakimś YouTube. Słuchacze słyszą w tle. Wiesz, ja mam tą możliwość, bo jednak podcast jest takim trochę słuchowiskiem, więc tak, też mam możliwość. Będziesz podkładać. Tak. A propos głosów, to te suweczka i włochatka, no przecudnie się. Prawda? No właśnie, to na koniec zostały nam te maluchy. Jak to ładnie napisałeś chyba o jednej z nich w książce, Wilczek w ptasiej skórze, w sobie skórze? Tak jest. W ptaszkowej skórze, tak. O suweczce. No bo to jest rzeczywiście mały rozrabiaka. Wiesz co, zanim powiemy, czy powiesz o suweczce, to też wtrącę, że rozmawiałem ostatnio z Romkiem Mikuskiem i to był taki etyczny odcinek, generalnie jak dzisiaj być przyzwoitym przyrodnikiem, ale skupiliśmy się właśnie na tym, że no, wchodzimy teraz w czas wiosny i to jest moment, w którym obserwatorzy, czy też ludzie fotografujący, no bardzo często jednak wyciągają telefon czy głośnik z kieszeni i odtwarzają głosy ptaków. No i Romek na podstawie przykładu suweczki, no on się doktoryzował z tego, co wiem. Tak, no to miał tam dosyć dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i tu już słuchacze są z tym obeznani, więc wiemy, jak to z tym gwizdaniem na suweczkę jest, że no, powiedzieć, że zalecany umiar to mało. No. To po prostu trzeba gdzieś tam też w swojej duszy i sumieniu sobie rozważyć, czy chcemy tego ptaka narażać i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj nie musimy w to wchodzić, natomiast faktycznie głosy fascynujące, ale myślę, że gatunki suweczka i włochatka no też dosyć trudne. Pomijając ten aspekt, że możemy ją wygwizdać, ale tu znowu wracamy, wiesz, patrz, punkt pierwszy. Tak jest. Znaczy ja w ogóle jestem za tym, żeby szczególnie, właśnie w szczególności w okresie godowym, żeby takich rzeczy nie używać, bo to jest zaburzające. A te ptaki właśnie w okresie godowym naprawdę mają dużo, dużo na głowie. Obydwa gatunki są dość trudne, przede wszystkim dlatego, że już jest mało miejsc, gdzie w Polsce można je spotkać. To są zasadniczo ptaki starych, dojrzałych lasów, a o takie, jak wiemy, u nas trudno, a teraz jeszcze trudniej, w sensie coraz trudniej. Ale czy to będzie właśnie tutaj Pomorze Gdańskie, czy to będzie północny wschód, Białowieża, Pomorze Gdańskie, ale też nawet miejscami Pomorze Środkowe, to i suweczka, i suweczkę, i włochatkę przy odrobinie szczęścia możemy wytropić. To jest trudne, dlatego że one są rzadkie i występują punktowo, ale z drugiej strony te jedna i druga, które są takimi sowami tradycyjnie uważanymi za super rzadkie u nas, a jednak i tak ich populacje są większe niż populacja płomykówki czy pójdźki, które są uważane za sowy dużo mniej atrakcyjne i zaryzykowałbym słowa, że pospolite. Tymczasem przynajmniej od strony właśnie statystycznej nic bardziej mylnego. Ale wracając do suweczki i włochatki, kiedy już wiemy mniej więcej, gdzie jej poszukać, bo tutaj łatwiej będzie znaleźć sobie, chociażby przez SOS, czyli Stowarzyszenie Ochrony Sów, znaleźć sobie miejsca występowania czy suweczki, czy włochatki. Ja zresztą już część z nich tutaj wspomniałem, te w tym pasie północnym, ale jeszcze jest po górze jest całkiem dobre i na jedną, i na drugą. Więc kiedy już wiemy, gdzie się wybrać na suweczkę czy włochatkę, to też nie będzie takie trudne, żeby je tam namierzyć, dlatego że one są też wiosną bardzo, bardzo wokalne. Szczególnie łatwo jest odróżnić, jest namierzyć włochatkę. Mnie się głos włochatki bardzo kojarzy z dudnieniem dudka, ale żaden dudek nie dudni w środku głębokiego lasu i przeważnie w nocy. Więc jeżeli słyszymy taki i słyszymy dudka właśnie w lesie i w nocy, to na pewno będzie włochatka. Ona jest bardzo
No, mnie się bardzo jednoznacznie z Dudkiem kojarzy. Z Suweczką jest, być może dlatego też Suweczka jest tak często gwizdana, dlatego że jej, ona jest o wiele bardziej subtelna, te jej pogwizdywania niosą się o wiele bliżej, na krótszy dystans niż dudkanie Włochatki. I może dlatego ludzie, poszukując tej biednej Suweczki, tak często ją się nad nią znęcają, katując ją właśnie tymi pogwizdaniami z komórek czy z różnych innych aplikacji. Na pewno trzeba wiedzieć, że są to troszkę różne pory aktywności. No i właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj jeszcze jest to, że Suweczka jest jednak ptako, jest sową dzienną, jest bardziej dzienną niż jakakolwiek inna nasza sowa. No i rzeczywiście ta Suweczka, która w ciągu dnia tam sobie pogwizduje, ona z kolei przypomina mi nawoływania gila, chociaż one są oczywiście głębsze, ale też bardzo, bardzo subtelne i trochę wątłe w gruncie rzeczy. I kiedy jesteśmy daleko, jeszcze w tym dźwiękowym krajobrazie, takim bardzo, bardzo intensywnym, wiosennym krajobrazie lasu, gdzie każdy ptak krzyczy, ćwierka i śpiewa, rzeczywiście Suweczkę trudniej wyłapać. Być może właśnie zgaduję, że to dlatego ludzie no, częściej chodzą na nią z aplikacją, do czego nie namawiamy. Jacku, zmierzając do końca, bo rozmawiamy dosyć długo, a mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze długo, długo albo w ogóle nie kończyć, bo to jest temat rzeka. Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz. Czy my możemy zrobić coś dla sów? Wiesz, mówiliśmy o tym, że no, ubywa drzew, ubywa jakichś zadrzewień śródpolnych, znikają stare aleje gdzieś przy drogach, czasami w miastach. Jak to się ma z tematem budek lęgowych? Bo chyba do puszczyka, do budki wcale nie tak trudno jest ściągnąć, skłonić. Wszystkie nasze sowy, być może nawet puchacza, który normalnie w budkach lęgowych się nie, w żadnych skrzynkach się nie lęgnie. Uszatki też zasadniczo tego nie robią. Ale tak, łatwo będzie wszystkie nasze sowy ściągnąć do budki takiej czy innej, poza tymi właśnie wyjątkami. Dlatego, że jest taki kryzys, jeśli chodzi o miejsca do gniazdowania. No właśnie. Sowy to są ptaki zależne od dojrzałych drzew, od dziupli, większość z nich, a nawet jeśli nie od no w każdym razie od dziupli, bo chciałem powiedzieć, że nie wszystkie to muszą być od razu dziuple w dojrzałych drzewach, no bo wiadomo, że i suweczka, i puchatka chętniej się lęgną w dziuplach drążonych przez, wykuwanych przez dzięcioły. To one nie zawsze muszą być w jakimś wielkim, dojrzałym drzewie. Mniejsza z tym. Drzewa, przede wszystkim dojrzałe drzewa, to jest podstawa. Czy będziemy mówić o sowach, czy będziemy mówić o sikorach, czy będziemy mówić o grzybach porostach, czy będziemy wreszcie mówić o klimacie. Oczywiście. Drzewo to jest podstawa. Im starsze drzewo, tym lepiej. Drzewa, które są naprawdę wartościowe, to nie są plantacje sosnowe z 50-letnimi sosenkami, tylko to są drzewa, które mają 100 i więcej lat. I kiedy ludzie nam mówią, nie martwcie się, że wycięliśmy tę kolejną aleję bo posadzimy. W tym mieście, bo posadzimy przecież nowe. Niech oni sobie posadzą te drzewa, nie chcę mówić gdzie. My na to, żeby te drzewa dały nam, znaczy spełniały swoją przyrodniczą, estetyczną, klimatyczną, krajobrazową rolę, to będziemy musieli czekać kolejnych 100 lat. Nie będzie dla nikogo tajemnicą, ani nikogo chyba nie dotknę, jak powiem, że większość z nas się tego nie doczeka. Więc tłumaczenie tego, że nie martwmy się, że usuwamy dojrzałe drzewa, bo my je zastąpimy młodymi, jest tłumaczeniem chorego. Wycinając stare lasy, tracimy zdecydowanie więcej niż tylko drzewa, po prostu. Jedno stuletnie drzewo mówi się o tym, że jeden stuletni dom konkretnie utrzymuje więcej życia niż 100 młodych dąbków. Tak to mniej więcej wygląda. Wiesz, o tym sadzeniu młodych to jeszcze słyszałem taką ciekawą rzecz. Powiedział mi znajomy, który zajmuje się czynnie i zawodowo ochroną przyrody. Rozmawialiśmy o bolesnym, takim drażniącym temacie, no, tych wszystkich wycinek, które
czy to ożywają, czy zamierają w Puszczy Białowieskiej. I powiedział, że jeżeli już wycinają, to wycinają, ale niech nie sadzą. Ja się z tym absolutnie zgadzam, dlatego że najlepszym sposobem na, że się tak wyrażę, odnowę lasu, o, to jest dobre słowo, bardziej leśniczy, najlepszym sposobem na odnowę lasu jest pozostawienie go do odnowy spontanicznej. Wówczas natura, łamane przez siedlisko, zdecydują o tym, będą decydowały o tym, jakie drzewa będą najlepiej się nadawały w tym określonym mikroklimacie rozumianym przez miejsce, właśnie rodzaj gleby, uwilgotnienia i tak dalej. Zdecydowanie tak. Wracając do budek lęgowych, ja zwykle robię tak, że do każdego odcinka podcastu dołączam notatki, które są zamieszczone na moim blogu, właśnie na stronie tego odcinka, i tam postaram się odesłać słuchaczy do jakichś materiałów, z których będą mogli coś dla siebie wyciągnąć, jakie budki dla jakich słów, kiedy, gdzie, no taki trochę też elementarz, gdyby ktoś ewentualnie chciał. Jasne. Pójść w tym kierunku. Ale trzeba pamiętać o tym, że no ja na przykład mierzyłem się z taką budką dla puszczyków, no to jest całkiem pokaźny mebel. No to jest taka niezła komódka i nawet tak od strony takiej organizacyjno-technicznej, bo to wydatek to był rzędu kilkudziesięciu złotych, to nie było bankructwo, tak. Ale okazało się, że potem dowieźć to na miejsce, zorganizować drabinę, żeby to się znalazło na odpowiedniej wysokości. Tak, to nie są rzeczy proste i trzeba tutaj mieć tego świadomość. Natomiast no, to, co się zyskuje dzięki temu, z jednej strony to, co się daje ptakom, czyli taką możliwość gniazdowania w tym miejscu, to jest raz. I to jest największy sukces tej sytuacji, jeżeli się to uda zrobić. Ale ta korzyść, brzydko mówiąc, dla nas, że my mamy potem takie sąsiedztwo, to jest niesamowite. Wiesz, nawet już nie tylko obserwowanie tych ptaków, ale to, że się możemy obyć z całym repertuarem głosów, jakie one wydają, bo to nie jest tylko pochukiwanie, to typowe puszczykowe. Zgodzisz się ze mną, że puszczyki i chyba kumaki to są takie dwa odgłosy, które zwłaszcza w starych polskich filmach dominują w tle bardzo często, jeżeli są jakieś sceny plenerowe. Puszczyki, kumaki, tak. I wilgi. Puszczyki, kumaki? Aha, o, dokładnie tak. I wilga. Tak. No. Cztery pancerni, tak, i tak dalej. Wszędzie wilga. Czyli o budkach postaram się coś tam wrzucić do notatek. Chciałem teraz zapytać o książkę. Powiedz mi, dla kogo jest ta książka? Ona jest dla wszystkich, ona jest dla dużych i małych. Noców, opowieści z lasu. O tej książce na razie tematycznie do odcinka. Zaczniemy od tej. Ja myślę, że ona jest dla większych niż mniejszych, gdybym tak się miał zastanowić. Książka jest napisana językiem, mam nadzieję, bardzo demokratycznym, ale jest dosłownie naładowana danymi naukowymi, statystykami i tak dalej. Jest też sporo właśnie o mitologii, o folklorze, o różnych wierzeniach. Dla małych, pod warunkiem, że mali są już zaawansowani trochę, jeśli chodzi o... Wiesz co, mówię też o małych, no na pewno nie mam na myśli najmłodszych dzieci, natomiast patrzę, wiesz, no jakiś czas temu tę książkę czytałem, teraz mam ją w rękach i myślę sobie też o szacie graficznej. To czysta przyjemność po prostu wziąć tę książkę do ręki i nawet jeżeli wiesz, młody czy młoda nie będzie czytać mitologii czy tych ciekawostek naukowych, to jest to bardzo fajna rzecz do przejrzenia, obejrzenia, bo są tutaj niesamowite zdjęcia. Książka jest w ogóle fajnie wydana, bo są te kolorowe wstawki na stronach. No jest taka dopieszczona, dopracowana, dlatego pomyślałem, że wiesz, no... Czytajmy młodym to raz, tam gdzie można, bo przecież to jest książka, którą można sobie otworzyć dowolny rozdział. To nie jest tak, że wiesz, że stracimy wątek, kto jest tutaj mordercą, a kto go ściga. Tutaj mordercą jest każdy. Także. Tutaj każdy jest mordercą. O, widzisz, jak ładnie to podsumowałeś. No okej, czyli mamy sporą pigułkę takiej wiedzy, ale można powiedzieć, że książka jest popularno-naukowa zdecydowanie, nie? Książka jest popularno-naukowa, tak. Myślę też, może to zabrzmi nieskromnie, że jest to pewnie też najbardziej kompletna książka o sowach w języku polskim, w sensie bardzo dużo informacji z takiego szerokiego spektrum właśnie, od danych naukowych po informacje takie mocno osadzone w kulturze, folklorze czy mitologii właśnie.
Ja jeszcze z jednego z poprzednich odcinków też wyciągnę rekomendacje i też wrzucę ją do tego odcinka, żeby to w naturalny sposób się zazębiło. Ale mając okazję zapytać autora, zgrzeszyłbym, gdybym nie zapytał o jej wysokość gęś. Jej wysokość gęś, no nie, jak to się mówi, nie oceniamy książki po tytule czy po okładce, bo to nie jest tylko i wyłącznie książka o gęsiach. To są opowieści o ptakach. Absolutnie nie, to są opowieści o ptakach, ale to są też opowieści o ludziach, a także o miejscach. To ja tak bym opowiedział, tak bym powiedział o jej wysokości gęsi, że to jest właśnie książka o ptakach, bardzo różnych ptakach, ale też o miejscach i o ludziach, i o czasach. Świetnie się czyta i naprawdę dla kogoś, kto nie ma to znaczenia, czy stawia pierwsze kroki, wchodzi dopiero, zagląda do świata przyrody i do świata ptaków, czy ma już bogatsze doświadczenia za sobą, więcej widział, więcej przeżył. To są niesamowite książki, bardzo fajna lektura. Czytajmy książki, warto. Język, pióro, jakim się posługujesz. No naprawdę, myślę, że dla każdego Dziękuję przyrodnika bardzo, i ptasiarza to jest dziękuję. Miód na serce. A powiedz mi, czy ostatnio gdzieś byłeś w terenie i coś obserwowałeś i coś przeżyłeś takiego spektakularnego, co by można było w ramach takiej, wiesz, ciekawostki na świeżo, co w trawie piszczy? Ja ostatnio boję się, że niczym spektakularnym nie mogę się podzielić z tobą, z naszymi słuchaczami, dlatego że spektakularnie wysiaduję trzecią książkę. Więc o, proszę. Wyjść w teren jest trochę mniej niż zwykle, mimo że to wiosna. Wybieram się niedługo w teren, wybieram się na Biebrze. Szczerze mówiąc, już nie mogę się doczekać, bo naprawdę brakuje mi terenu, ale no, z ptakami jestem bardzo mocno związany, bo tak to jest, kiedy się pracuje nad dużym tekstem, a książka przecież jest dużym tekstem. I ja chyba to strasznie lubię w pisaniu książek. Ja napisałem zaledwie dwie, teraz dopiero... Teraz właśnie wysiaduje trzecią, ale wiesz, w to, co jakość, jest w jakość, genialne. Nie w ilość. Brawo, brawo. Dzięki. To, co jest genialne właśnie w tym momencie, w tym procesie pisania książki, to jest to, że to pisząc książkę, przygotowując jakiś materiał dla ludzi, sam niesamowicie dużo się uczysz, bo pisanie książek zmusza cię jednak do ogromnego researchu, czy to właśnie terenowego, bo w przypadku jej wysokości gęsi i w przypadku sów, no ogromną ilość czasu spędziłem w krzakach, że się tak wyrażę. Natomiast tutaj w krzakach póki co siedzę mniej. Dasz się pociągnąć za język? Ujawnisz trochę, o czym to będzie książka? Znaczy, będzie ona o ptakach, nie wątpię, ale nie wiem, czy już urodziłeś tytuł? Książka będzie ma tytuł Zobacz ptaka, opowieści po drodze w podtytule. Zobacz ptaka, bo to będzie książka o ptakach niekoniecznie rzadkich, przeważnie o tych pospolitych, o takich ptakach, które spotykamy po drodze do pracy, do szkoły, po drodze na spacer, na zakupy, stąd też podtytuł Zobacz ptaka, opowieści po drodze. Ale to po drodze również dlatego, że książka ma opowiadać o ptakach, z którymi jesteśmy obeznani, ale Zobacz ptaka, bo chcę zachęcić ludzi do tego, żeby naprawdę zobaczyli te ptaki, żeby zobaczyli je świadomie, żeby zajrzeli, co się pod nim, co się tam głębiej kryje, bo każdy ptak ma jakąś niezwykłą historię do opowiedzenia. Po drodze również dlatego, że jest mnóstwo wątków historycznych, znowuż takich mitologicznych, opowiadających o tym, no, jak to drzewiej z ptakami bywało, a właściwie jakie relacje mieliśmy z ptakami. I wreszcie od czasu do czasu są też różne takie rozważania na temat naszego stosunku do ptaków, albo rozważania o tym, skąd się wzięły nazwy ptaków. Dużo różnych wątków, więc opowieści po drodze. No. Zapowiada się kolejna uczta. A powiedz, kiedy możemy zacząć już przebierać nogami? Kiedy będzie szansa dotknąć w księgarni? Prawdę mówiąc, książka miała być gotowa wiosną. Teraz myślimy, że książka będzie gotowa wczesną, mam nadzieję, jesienią. Dobra, to w takim razie może będzie okazja, bo
Wiesz, nasza rozmowa się tutaj wyciągnęła. Mam nadzieję, że cię nie zamęczyłem Nie, no. i nie zniechęciłem i dasz się jeszcze zaprosić, bo bardzo bym chciał porozmawiać z tobą o gęsiach. To tak jak powiedziałem, że nie po tytule, że tylko gęś, ale o gęsiach w znaczeniu trochę szerszym, mianowicie migracja ptaków. Migracja jesienna, która jest, uważam, specyficzna i tym się różni od wiosennej, że ptaki się nie spieszą, nie? To nic tak, może odkrywczego, tak. ale można bardziej tam wtedy smakować. Masz rację, dokładnie, no to jest to słowo, że to one daje nam wtedy szansę, żeby z nimi pobyć. Chciałbym z tobą porozmawiać o tym w znaczeniu takiego spektaklu, jakie czasami oferuje nam przyroda, o tych takich, wiesz, największych, monumentalnych chwilach, kiedy no, ja nie będę się tutaj, nie wstydzę się powiedzieć, że dla mnie zawsze jest ten czas rykowiska jeleni, kiedy jest się blisko, czy czasami gdzieś tam przez przypadek za blisko, to są niesamowite po prostu przeżycia. Tak, wielka migracja gęsi, no w ogóle ptaków, ale gęsi, te wielotysięczne stada, to jest coś no niesamowitego i bardzo bym chciał o tym pogawędzić. I może będzie wtedy już okazja nawiązać do nowej książki, jeżeli mówisz o tym, że będzie to czas, schyłek lata może. Myślę, że w schyłku lata być może jeszcze książki nie będzie, ale już będzie na horyzoncie. Poza tym, ale ja będę organizować w tym roku jesienią taki kilkuosobowy wypad dziennikarski do Ujścia Warty. Gdybyście chcieli dołączyć do tej naszej grupy tam, to pewnie będzie łącznie ze mną jakieś 4, może 5 osób. Więc gdybyście chcieli dołączyć, to no, to czemu nie? Bylibyśmy zaszczyceni, gdybyśmy Super. Mogli. Bardzo dziękuję. Jacku, w takim razie zostawimy już sowy na tym etapie. Ja wiem, że musnęliśmy zaledwie. Nie, no oczywiście, bo no, mam wrażenie, że jesteśmy bardzo do siebie podobni pod wieloma względami. Obydwaj rozumiemy, że to są takie tematy, o których my akurat moglibyśmy tak tydzień czasu, no więc... Tak, ale wiesz co, ja już się przekonałem, bo teraz też dostawałem dużo takich zwrotnych informacji od słuchaczy, że to jest tak specyficzne, buduje się tak specyficzna grupa ludzi, naprawdę myślących podobnie, że nie wyczuwa się tutaj takiej spinki dzisiaj. Wiesz co, jesteśmy zupełnie po innej stronie niż na przykład ludzie, którzy oblegają jakieś fora ptasiarskie, jakieś fora fotograficzne, właśnie tej fotografii przyrodniczej, gdzie cały czas... I dlatego mnie tak zachwyca to, co robisz, Michał, naprawdę. Nie ma w tym znamion takiego właśnie jakiegoś wyścigu odhaczania, ale jest to przeżywanie, jest są emocje, jest wrażliwość, to jest coś, co nas, wiesz, wszystkich kręci, także świetnie, że w ogóle są tacy ludzie wkoło i zawsze czuję się z tym dużo lepiej, jak no wiem, że ktoś myśli podobnie. Za to bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za tę długą rozmowę. No naprawdę zleciało tutaj ponad 2 godziny. Myślę, że będą z tego dwa rasowe odcinki podcastu ku uciesze słuchaczy. Jak najbardziej tak. Postaram się je też, no na ile będę mógł tam odpowiednio zilustrować. Również wokalnie, co się pewnie uda zrobić. Tak, to będzie fajne. I cóż, na tym etapie dziękuję. Życzę ci zdrowia, wszystkiego dobrego i fajnych momentów w terenie, w tym obcowaniu z przyrodą nieustannym. Dzięki bardzo, Michał. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że się udało nam w końcu jakoś tutaj skontaktować. Dzięki ci ogromnie za zaproszenie, dzięki za rozmowę. Jakby co, to wiesz, gdzie mnie szukać. Bardzo ci za to wszystko dziękuję. Trzymaj się. Najlepszego. Jacku, jeżeli możesz, krótko przedstaw się naszym słuchaczom. Jacek Karczewski, autor niedawno wydanej Jej wysokości gęsi, opowieści o ptakach oraz jeszcze niedawniej wydanej Nocy sów, opowieści z lasu. To są oczywiście książki. Od blisko 20 lat pracuję w ochronie przyrody. Związany jestem ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie. Obecnie jestem na ptak. Cóż, nie ma nic ważniejszego niż przyroda. Dla mnie przynajmniej. Bardzo ładnie to ująłeś. Ogromnie się cieszę, że pasjonaci piszą książki. Bo nie potrzebujemy dzisiaj chyba bardziej nic jak takiej pozytywnej, fajnej, miękkiej edukacji. I wszelkie książki, w których przemycana jest wiedza,
w odpowiedni sposób, właśnie przystępnym językiem, tak fajnie, ciepło, emocjonalnie opisane historie, choć nie zawsze łatwe, bo przecież wiemy, że ta przyroda potrafi nieść też mroczne klimaty. Natomiast mówię o tym chociażby w kontekście tego, że w poprzednim odcinku rozmawiałem krótko z Adamem Zbyrytem, który przecież popełnił fantastyczną książkę Krajobraz strachu o stresie, strachu w świecie zwierząt, w tak. świecie ptaków. I tam to jest wiesz, ta sama historia, jakby idziecie tą samą drogą, czyli upychacie tak. po prostu taką bombę wiadomości ze świata nauki, opakowaną w bardzo fajny, taki przystępny, miękką materię, którą bardzo łatwo się chłonie. I to jest taka neutralna forma, bo dzisiaj wywalone są autorytety i dzisiaj o tym też rozmawialiśmy z Adamem, że jak mówi do nas profesor z ekranu telewizora, to wiesz, w podzielonym społeczeństwie ludzie się zastanawiają, a czyj to jest profesor? A dla kogo on mówi? A dla kogo on coś, wiesz, nagrał albo powiedział? No niestety, to jest bardzo przykre, bardzo bolesne, ale tak się dzieje. A książka jest, wiesz, jest neutralna. Ja ją biorę do ręki, ja siadam sobie u siebie na tarasie, wiesz, w lesie, czytam sobie tę książkę, po prostu się przenoszę gdzieś zupełnie, wiesz, jestem w innym świecie. Jestem pozbawiony, wiesz, nie ma kontekstu, jest tylko to, co ja chcę z niej wyciągnąć i to jest, uważam, rzecz po prostu nie do przecenienia i za to wam dziękuję. Piszcie książki. Wiem, że będziemy pisać, to znaczy ja już piszę, Adam na pewno też będzie pisać kolejne, a ja jeszcze dodałbym do tego jedną rzecz, bo zgadzam się, żyjemy w bardzo dziwnych czasach i każdy szuka wroga. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, my stworzyliśmy fatalny język, którym mówimy o przyrodzie, technokratyczny, taką jakąś nowomowę brukselsko-powiatową, ja ją tak nazywam. Nie chcemy już pozyskiwać. Tak, język jakim opowiadamy o zwierzętach, jakim opowiadamy o przyrodzie, jest językiem, który po prostu przestał, jest niestrawny, jest niezrozumiały. Otoczyliśmy się tym językiem, oddzieliliśmy przyrodę od ludzi tym językiem i być może dlatego przyroda jest u nas w takim kryzysie. Być może dlatego ludzie nie przydają jej żadnej wartości dzisiaj. Czyli tak jak mówimy od lat, apelując do Polaków, czytajcie książki, żebyśmy byli po prostu mądrzejsi, otwarci na świat i poprawili też te bardzo marne, nędzne statystyki czytelnictwa w naszym kraju. To tak mówimy, czytajcie książki, ale ja też mówię, piszcie książki. Ludzkim piszcie językiem. Książki, tak, piszcie dla nas, dla ludzi. Taka jest rola też naukowców i o tym też powiedział Adam Zbyryt, że no, naukowcy są jakby też na naszym garnuszku, to są pieniądze z naszych podatków, oni są dla nas, oni są od tego, żeby przyjść i nam wytłumaczyć po ludzku, nie? Po prostu wyjść do ludzi i opowiedzieć o tym, dlaczego tak jest, jak jest i tak dalej, i tak dalej. Także sprawa nie do przecenienia. Cieszmy się, że takie książki trafiają w nasze ręce i bardzo dziękuję wszystkim autorom, a na twoje ręce akurat mam okazję to uczynić. Więc ja w imieniu własnym i wszystkich autorów dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysłuchaliście drugiej części rozmowy z Jackiem Karczewskim. Jeśli chodzi o rekomendacje, to w naszej rozmowie słyszeliście sporo o książkach Jacka. Natomiast chciałbym do tego pakietu dorzucić książkę mistrza Artura Tabora, książkę o sowach Polski. No to jest wręcz wydawnictwo albumowe, wydane ładnych parę lat temu. Potem ukazało się wydanie drugie, takie uzupełnione jeszcze o bodajże dwa gatunki. Tam chyba doszła uszatka błotna, z tego co pamiętam, w tej drugiej edycji. Pojawiły się też nowe fotografie, także duży, gruby, fajny album z pięknymi zdjęciami, klimatycznymi przede wszystkim zdjęciami Artura Tabora. Artur był wielkim mistrzem, ornitologiem, fotografem, pasjonatem przyrody. Poświęcił kilka ładnych lat na fotografowanie sów w Polsce, a te sowy były niełatwym wyzwaniem, jako po prostu skryte i czujne. I to faktycznie możemy dzisiaj przeczytać na stronie Artura. Aby się do nich zbliżyć, je fotografować, Artur naprawdę musiał zastosować i sprzęt wyrafinowany, filmowy, kamery, podczerwień, zdalne sterowanie, aparaty itd. Poza tym w tej książce w niesamowity sposób opowiada po prostu o swoich przygodach z tymi ptakami, z tymi gatunkami i z ich fotografowaniem, bo takie właśnie fotograficzne zbliżenie się do sów
wymagało niesamowitych przygotowań, logistyki, ale wreszcie też takiej twardości, zasiadek, wielu godzin w terenie, no, zmierzenia się naprawdę z dużym i trudnym tematem. Myślę, że Arturowi też fajnie udało się to spiąć właśnie w takiej formie niesamowitych klimatycznych zdjęć opatrzonych bardzo fajnymi opowieściami, komentarzami. Zachęcam, podlinkuję. Będziecie mogli również zobaczyć sobie w takim wydaniu, poza tym wydaniem Jacka Karczewskiego i jego opowieścią w nocy słów. No i chyba na dzisiaj tyle. Na kilka dni jadę na wybrzeże, zobaczymy jak ta wiosna się tam kształtuje. Może będzie okazja odwiedzić wieżę Drapolicza, pogadać z kimś z ekipy Drapolicza o tym, co teraz się dzieje, co się dzieje w Ujściu Wisły chociażby. Jeżeli tak, na pewno o tym niebawem usłyszycie. Zostawiam Was z opowieścią o sowach Jacka Karczewskiego. Kto nie słuchał pierwszego odcinka, oczywiście znajdzie też do niego link na stronie michalstanecki.com. Pierwsza część michalstanecki.com/033, dzisiaj michalstanecki.com/034. Tam też znajdziecie wszystkie linki w notatkach do tego odcinka. Oczywiście niezmiennie zachęcam Was, piszcie komentarze, odzywajcie się, dzielcie się swoimi opiniami, poruszajcie też tematy trudne, nie bójmy się o tym rozmawiać właśnie w kontekście fotografii czy obserwacji birdwatchingu. Zadawajcie pytania, podsuwajcie pomysły na tematy, na gości, wyrażajcie swoje opinie. Jeżeli Wam się podoba ten podcast, jeżeli podoba Wam się tematyka poruszana, bardzo proszę, no oczywiście będzie miło, jeśli polubicie i dacie znać, że słuchacie, natomiast możecie mi ewidentnie pomóc, udostępniając odcinki swoim znajomym, bo zależy mi na tym, żebyśmy powiększali grono słuchaczy wspólnie, żebyśmy budowali dużą grupę ludzi świadomych, którzy mają trochę inne podejście do tej fotografii niż ta z portali fotograficznych, portali ptasiarskich, z czym już wiem od Was też nie do końca się zgadzacie, nie do końca Wam pasuje takie podejście wyścigu odhaczania i biegania za ptakami w taki bardzo dosłowny sposób. Też dajecie sobie więcej dystansu, często robicie krok w tył. To niesamowite. Jeden z moich takich zaprzyjaźnionych słuchaczy powiedział mi niedawno, że już podchodził do dziupli z dzięciołami, które karmiły, ale gdzieś tam w głowie mu zaświtało, przypomniał sobie, no fakt, że rozmawialiśmy o tym tak z uśmiechem na twarzy, ale przypomniał sobie o kroku w tył i wyhamował. Także te pokusy są do odparcia, jest tutaj po prostu kwestia pewnej świadomości. Możemy wszyscy razem pokazywać, że da się inaczej z tą przyrodą obcować i na tym mi najbardziej zależy, dlatego jesteście nie do przecenienia, bo jesteście, bo słuchacie, bo pokazujecie, że właśnie jest ta inna grupa ludzi, którzy przeżywają przyrodę po prostu i tyle. Nie gonimy za perfekcyjnymi zdjęciami, a raczej za klimatem tych przeżyć, doświadczeń i budowaniu swojej świadomości, ale też pomaganiu, bo po prostu promowaniu przyrody, takiej właśnie fajnej, z którą można się realizować, szukając swoich dróg zbliżenia do natury. No i znowu się rozgadałem. No to cóż, dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że słuchacie, że wysłuchaliście tego odcinka. Już niebawem zapraszam na kolejny w normalnym rytmie piątkowym za 2 tygodnie. Naturalnie usłyszymy się wkrótce. Cześć!